Wielki to dla nas honor i zaszczyt gościć Was dzisiaj w ośrodku przygotowań olimpijskich, które od jutra będzie miał taki status. W czasie Waszego święta tyle piękności, tyle urody to jeszcze nie było na tej sali. Bardzo się cieszymy, że zaszczyciłyście Panie nas wszystkich swoją obecnością. Bardzo. Dzisiaj gościem honorowym z okazji dnia naszego święta, Dnia Kobiet, jest pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Bardzo ją serdecznie. Jest to oczywiście najsławniejsza kobieta w Polsce, czego wam nie muszę mówić. Niedoścignionym wzorem naśladowania dla nas wszystkich będziemy się starały wyglądać, być i tak się rozwijać jak pani prezydentowa. I tego z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom serdecznie życzę. Pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska odwiedziła Zakrzów, żeby spotkać się oczywiście z kobietami. A dzisiaj Dzień Kobiet. Czy uważa pani, że to święto kobietom jest potrzebne? No najwspanialej by było, gdyby ten Dzień Kobiet trwał 365 dni w roku. U mnie w domu tak jest i tego wszystkim paniom życzę. No cóż, ale ma pani świadomość, że ten dzień nie trwa przez cały rok. Niestety kobieta po tym dniu wraca do szarej codzienności, do garów, do męża, do dzieci, do seksu. Od czasu do czasu 15-minutowego, podobno ostatni już krócej, ale nie o seksie będzie mówić, o kobietach. O tych, które mają szarą codzienność. Zaskakujący ten wywiad. Szarą codzienność. I jak one mają żyć? Wie pan, ta codzienność nie musi być szara i bardzo często taka nie jest. Każdy z nas jest kowalem swojego własnego losu. Tak jak dzisiaj spotykam się z młodymi beneficjentkami organizacji Dress for Success. Kobiety przychodzą tutaj, żeby zastanowić się, czego chcą od życia. Gros z nich wychowało dzieci przez wiele, wiele lat. Chce teraz żyć dla siebie, na własny rachunek, ale przecież są takie kobiety, które świetnie się czują właśnie w tych domowych pieleszach i dla nich bycie matką i bycie żoną wypełnia ich potrzeby na różnych polach. To, że ktoś jest w domu i zajmuje się sprawami domowymi, wychowaniem dzieci, nie ogranicza je w tym, żeby czytać, żeby spotykać się z przyjaciółmi, żeby nie wiem, robić to, co w duszy gra, bo każdy z nas decyduje, jak chce żyć. Jeśli chce być osobą aktywną, szukam dla siebie różnych obszarów aktywności. To, co mnie bardziej niepokoi, to niepokoi mnie to, że ciągle w Polsce mamy szklane sufity, że kobiety są wszędzie tam, gdzie jest niski prestiż zawodu i gdzie są najniższe płace. Nie ma kobiet tam, gdzie są dobre płace, gdzie jest wysoki prestiż, to znaczy rady nadzorcze, to są zarządy. Kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Poza studiami mają bardzo często dodatkowe umiejętności, a w tych miejscach, gdzie zapadają bardzo ważne decyzje, które są decyzjami strategicznymi dla całego państwa, więc dla każdej rodziny, kobiet brak. Więc o tym się tylko mówi, koniecznie, że kobiety powinny być, a jednak. No właśnie, to jest myślę coś, o czym będziemy także tu dyskutować. Brak nam także bardzo często pewności siebie. I sądzę, że bardzo ważne jest to, żeby właśnie brać udział, jeśli same nie wierzymy w siebie, żeby brać udział w takich spotkaniach jak dzisiejsze, gdzie są właśnie kobiety, które do tego namawiają. Tak, ale kobiety z obszarów wiejskich, czy uważają panie, bo chyba tak nie jest, że te różnice już się zatarły pomiędzy kobietą ze wsi a kobietą z miasta? Nie, wie pan, ja myślę, że tak nawet to niedobrze brzmi, prawda? Kobieta z miasta, ja znam
fantastyczne, jak ja mówię, miejskie kobiety mieszkające na wsi, które mają na siebie pomysł, które kształcą się, które czytają, które są świetne w różnych dziedzinach niewiarygodnych, zajmują się, nie wiem, malowaniem, prowadzą zajęcia dla dzieciaków, kultywując rękodzieło. Natomiast jest coś takiego, że jest jednak ta bariera pomiędzy tym wszystkim, co może oferować wieś, a to, co oferuje miasto. I nie chcę mówić tylko i wyłącznie o tym, że w dużym mieście można pójść do teatru, na wystawę czy do kina, że śledzi się to wszystko, co dzieje się prawie że w realnym, w rzeczywistym czasie na całym świecie. A na wsi jest znacznie mniej takich możliwości, które otwierają nam możliwości, na przykład działania na rynku pracy, takich jak możliwość korzystania, umiejętność korzystania z wszelkich nowych technologii. Nie ma takiego dostępu do, nie tylko, bo komputer może kupić w tej chwili za niewielkie pieniądze każdy, czy jest wiele takich instytucji na wsi, gdzie do tego komputera jest dostęp, ale kobiety nie potrafią poruszać się w tym wirtualnym świecie i wydaje mi się, że ta mentalność osób, które mieszkają na obszarach wiejskich jest taka, że wielu rzeczy mi nie wypada, wielu rzeczy nie powinnam, a panowie w tym kobietom nie pomagają. Zatem co pani powie dzisiaj kobietom w dużym, dużym skrócie, proszę? Ja już zapraszam na salę i posłuchamy. To przesłanie będzie tam wyartykułowane. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję panu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj tak niezwykle licznie. Wiem, że organizowałyście się panie indywidualnie i na różne sposoby i przyjechałyście z różnych stron, oczywiście nie tylko Opolszczyzny, ale z całej Polski i z innych województw i że możemy się tutaj spotkać. Cieszę się bardzo, że pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska przyjęła zaproszenie tutaj do nas na to spotkanie i że jest w tym dniu bardzo szczególnym dla wszystkich kobiet, nie tylko w całej Polsce, ale myślę, że na całym świecie, jest właśnie z nami tutaj. Proszę pani, była tylko ona, dorosła kobieta, o ostrych rysach twarzy, patrząca w taflę lustra jeszcze nieobecnym i zdziwionym wzrokiem, ale widząca już siebie coraz wyraźniej. Spod kolorów, jakie nałożyli na nią dotychczasowi opiekunowie, powoli wyłaniała się jej własna twarz. Prawdziwa ona, tłumiona przez lata osobowość, dotychczas w razie buntu zagrożona unicestwieniem, teraz postanowiła zaryzykować istnienie. Bez względu na koszty. Obudziła się i zdziwiła ją własna siła. Proszę podać rękę z odpowiednią siłą, żeby było wiadomo, że po drugiej stronie ktoś stoi. Drogie panie, dziewczyny, to jest pierwszy moment, to jest właśnie to pierwsze wrażenie. Bardzo proszę, przywitajmy się, podajmy sobie rękę. Dzień dobry. Bardzo proszę, ręce do góry i mówimy 3, 4. Fantastycznie. Teraz będzie E. Proszę ręce do przodu, obydwie do przodu. I E będziemy mówić o tak. Okay. Proszę, 3, 4. Mocniej ramiona do tyłu, mocniej, żebyśmy to E poczuli. Teraz robimy I. To będzie tak jak w A, tylko od dołu do góry. Tak? I dłużej ciągniemy. I proszę pamiętać o tym, żeby pięknie układać usta, bo robią nam zdjęcia. Okej, 3, 4. Fantastycznie. Proszę Państwa, teraz to, co media lubią najbardziej, czyli O. O. Teraz będzie O. O, układamy usta tak. O, oczywiście, ale do tego ręce na biodra i pochylamy się do przodu. Pochylamy się do przodu w taki sposób, żeby nam się ułożyły fajnie plecy, tak? Patrzymy do góry, głowa do góry i układamy O. 3, 4 i ciągniemy. O. Poważniejsza emisja. Głośniej, 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 głośniej.
zadać bardzo konkretne dwa pytania dla każdej z pań. Zrobimy jedną rundkę, a później drugą. Chciałabym, żebyście panie odpowiedziały na pierwsze pytanie do minuty, każda z pań. Wiem, że panie doskonale potraficie powiedzieć, pani posłanko, prawda? Pani poseł? Tak. Myślę, że do minuty można powiedzieć bardzo dużo. Co jest dla pani najcenniejsze w pracy i działaniu? Co daje satysfakcję? Co jest najważniejsze w tym, co panie robicie? Ja muszę państwu powiedzieć, że jak ja byłam młodą dziewczyną, to marzyłam, żebym miała pracę, która pozwoli mi na to, bym poznawała ludzi. Wiem, że z książek można się wiele rzeczy nauczyć, ale spotykając osoby, rozmawiając z nimi, rozmawiając o ich doświadczeniach, o ich życiu, o ich problemach, ale też i o ich sukcesach, można się naprawdę bardzo, bardzo dużo nauczyć. Widząc iskry w oczach, albo widząc wielki smutek w tych oczach, widząc uśmiech, albo widząc powagę. Praca, którą wykonuję, spełniła moje marzenia. Mam rzeczywiście te możliwości, że mogę spotykać ludzi, mogę z nimi rozmawiać, mogę im często też pomagać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry paniom i panom. Także pozwolę sobie wykorzystać z tej minuty 4 sekundy na złożenie najlepszych życzeń z okazji dzisiejszego święta. Nie będę oryginalna, bo także dla mnie najważniejszą w pracy zawsze, i to nie tylko w tej pracy, którą wykonuję teraz, ale od zawsze, było to, najważniejsze było to, że mogłam być z ludźmi, że mogłam mieć kontakt z ludźmi. Zawsze wszyscy wokół mnie mówili, że gdyby mnie zamknąć w księgowości, to po tygodniu bym umarła, uschłabym. My nie mamy wyboru, nie mamy wpływu na to, jakich ludzi spotykamy w życiu. Mamy wpływ na to, jakie wybieramy drogi. I na różnych drogach spotykamy różnych ludzi. To, co jest dla mnie najważniejsze, to jest właśnie ta wrażliwość na potrzeby różnych ludzi. To, no nie będę oryginalna, ale na tym polega praca parlamentarna, żeby wiedzieć, co jest najbardziej potrzebne naszemu środowisku i odpowiadać na to. Ale to daje rzeczywiście satysfakcję ogromną. Muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwą kobietą, bo całe życie robiłam coś, co kochałam. Największą korzyść czerpię z tych wszystkich spotkań, które dotyczą spotkań z kobietami. I to kobietami na różnych szczeblach, na różnych polach działania i w różnych organizacjach. Większość z tych pań przyjechała tu dzisiaj ze mną i bardzo dziękuję, że przyjęły zaproszenie i Państwa Sałackich i dały się namówić i ze mną tutaj przyjechały. Największą radość w pracy czerpię z partycypacji społecznej. Uważam, że to wszystko, co się dzieje dla ludzi, nie może się dziać bez nich. Więc wszystkie działania, które podejmujemy w powiecie krawkowickim, a wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, zawsze się działy pod przykrywką, pod pretekstem szukania rozwiązań i rozmów z paniami, z panami, z różnego rodzaju organizacjami. I to daje mi największą siłę i satysfakcję w pracy. Ja myślę, że moja obecność tutaj z państwem, kiedy mogę spotykać się z kwiatem zawsze tych najbardziej aktywnych ludzi. To też nie będę oryginalna, kiedy powiem, że najważniejsze jest właśnie obcowanie z drugim człowiekiem. Ale największą satysfakcję sprawia mi, kiedy spotykając drugiego człowieka, czuję się taką chemię, że jest wspólny cel. I działając na różnych szczeblach samorządu, wielokrotnie miałam możliwość pracy na tych samych falach. I wtedy wiedziałam, że w takiej harmonii to, co sobie zaplanowaliśmy, jest możliwe. I kiedy ma się wokół siebie takich ludzi, którzy chcą bez względu na pieniądze, na czas robić coś i cieszą się ze swojego sukcesu, bo mają wizję, to jest pewna taka szczęśliwość. Myślę, że w samorządzie, kiedy z samej nazwy samorząd mamy wpływ na kreowanie rzeczywistości i jeśli wokół tego można zgromadzić ludzi, którzy traktują samorząd trochę jako taką służbę, to po prostu jest szczęśliwe życie. Robić to, co się lubi,
wśród ludzi i dla ludzi. Bo kiedy robimy coś i robimy dla innych, to jesteśmy spełnieni, bo myślę, że dla wielu nas pomaganie po prostu weszło nam już w krew. Te procenty o kobietach w samorządzie, w polityce. Ubolewam, że to tak wygląda, jak wygląda. Dlatego, że ja preferuję bardzo kobiety i bardzo lubię pracować z kobietami. Kobiety są bardzo uczuciowe, szczere, a ponadto nie popadają w korupcję. Ja bardzo przepraszam obecnych tu mężczyzn, wiem, że oni są ponadto. Ponadto myślę, że działania kobiety w samorządzie, w polityce jest trochę oparte na wyciąganiu wniosków z rodziny. Jest to przeniesienie pewnych zachowań z rodziny na grunt samorządowy, bo o tym, że pracować w samorządzie, że trzeba ludzi lubić, bo to jest zadanie codzienne, jesteśmy uczuciowe i myślę, że nam jest po prostu łatwiej w tej roli się odnaleźć. Dziękuję. Dziękuję za takie wyróżnienie mnie i zaproszenie do tego panelu. Reprezentuję Forum Kobiet Ziemi Nyskiej, jestem burmistrzem Nysy. Szanowni Państwo, co lubię w swojej pracy? Przede wszystkim to, że mogę kreować różne pomysły i je realizować. Oczywiście mogę je kreować słuchając ludzi i realizować je wspólnie z ludźmi, bo sama bym nie była w stanie. Co jeszcze lubię, to że nieustannie muszę się kształcić, żeby być na bieżąco, więc stale się muszę rozwijać. Dziękuję bardzo. Nie powinnam dać Joli wcześniej mikrofonu, bo powiedziała wszystko, co ja chciałam też powiedzieć. Ale powiem, że w naszej pracy, myślę, kobiet i mężczyzn, najważniejsze jest to, jeżeli udaje się rozwiązywać problemy, które są trudne, a czasami wręcz niemożliwe do rozwiązania, a udało się je rozwiązać współpracując z wieloma osobami, osobowościami, wsłuchiwać się w ich potrzeby, podpowiedzi. Jak na Śląsku jest takie fajne przysłowie, wszyscy ludzie wszystko wią. Więc jeżeli się słucha tych opinii, to zawsze można te najmądrzejsze rzeczy przyswoić. Ja powiem, że mnie na dzisiaj największą satysfakcję sprawia i z tego się będę cieszyć pewnie długo i do końca życia, że udaje się ratować zabytek, o którym marzyłam. I nie tylko ja, bo nasi mieszkańcy również przez wiele lat i wydawało się, że odbudowa zamku Oberstdorfu w polskiej Cerekwi nigdy się nie zdarzy. A jednak Dorotka mówi, że marzenia się spełniają, trzeba je tylko mieć, więc ja jestem niesamowitą marzycielką. Marzę, a marzenia się czasem spełniają. Dziękuję bardzo Państwu. Pani Doroto, czuję się wykluczony, bo zajmujecie się tylko kobietami. O biedny. I to tak z okazji Dnia Kobiet. Zapraszam do nas. My nie dyskryminujemy, chociaż oczywiście zajmujemy się zupełnie poważnie mówiąc kobietami, dlatego że to kobiety na rynku pracy zdecydowanie mają trudniej. To rzeczywiście prawda, ale już rozmawiałem z panią prezydentową na ten temat, że kobieta ma swoje święto raz w roku, czyli Dzień Kobiet, tak jak dzisiaj, a później niestety wraca szara codzienność. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Ja chciałabym, żeby każda z nas mogła świętować Dzień Kobiet każdego dnia i żeby ten Dzień Kobiet był przez 365 dni w roku. To by była doskonała sytuacja, żeby mówiło się o sprawach kobiet, żeby mówiło się o tych problemach, które są dla nas trudne i najważniejsze i żeby podchodzono do nas nie z czcią, nie z kwiatkiem, tylko żeby traktowano nas każdego dnia zupełnie normalnie, bo nas jest przecież więcej. Tak generalnie 58% społeczeństwa to kobiety, ale nie dlatego uważam, że powinno być nam łatwiej. Powinno być nam łatwiej niż jest.
Mimo, że nie zajmujecie wysokich stanowisk zbyt często, powiedzmy tak, to jednak mówi się, że rządzicie nami, mężczyznami. Tak się mówi, ale to taki stereotyp, myślę, wynikający także z kultury i z naszych doświadczeń, mniej czy bardziej osobistych. Mówi się, że kobiety rządzą światem i być może w jakimś stopniu tak jest. Natomiast proszę spojrzeć, jakie są statystyki. 21% kobiet mamy tylko w parlamencie, a przecież jesteśmy połową społeczeństwa, prawda? Nie byłoby źle, gdyby kobiety w tych gremiach, które nami wszystkimi rządzą, stanowiły mniej więcej połowę. Tak, ale pani Doroto, to polega na tym, że my, mężczyźni, tam się pchamy, a wy gdzieś w kąciku sobie cicho siedzicie. Dlatego, że to wciąż nie jest ta sfera, która nas interesuje, która nam się podoba. My cały czas uważamy, że polityka i te obszary nie są do końca dla nas przyjazne i nie są tym obszarem, który mógłby nam się wydawać bezpieczny. My lubimy tworzyć i bezpieczeństwo dla innych i dla siebie. My przecież dbamy o rodziny w taki sposób, żeby żyło nam się dobrze, wygodnie, dopieszczamy i nawet te stereotypy mówią o tym, że jesteśmy bardziej wrażliwe, czułe, że my zajmujemy się najczęściej osobami starszymi, wykluczonymi, dziećmi. Taka jest rzeczywistość. Myślę, że tutaj w Zakrzowie czujecie się bezpieczne, bo niemalże same panie się spotkały. Z jakiej okazji? No przecież nie z okazji Dnia Kobiet. Tak to jest, że spotykamy się bardzo często właśnie przy tego typu okazjach, czyli Dzień Kobiet, Dzień Matki, innego rodzaju święta, więc jednak oczywiście. Byłoby bardzo miło, gdyby było tutaj więcej panów, bo troszkę jest, ale to rzeczywiście jest ułamek, znikomy. Bardzo serdecznie panów zapraszamy do takich działań i żeby chcieli wysłuchać i zobaczyć, jak wygląda to kobiece spojrzenie. Co dla kobiet jest ważne, o czym my mówimy na tych naszych spotkaniach. Proszę zwrócić uwagę, że mężczyźni takich spotkań nie organizują, bo nie muszą, dlatego że jakiekolwiek najczęściej spotkania ważne politycznie czy gospodarczo są głównie okupowane przez mężczyzn. Tam są głównie mężczyźni w garniturach, starczy spojrzeć przecież na salę. Dlatego tak nas niezwykle porusza to, że spotykają się kobiety i kobiety mówią o swoich sprawach. Wcześniej były warsztaty. Wcześniej były warsztaty. Pani prezydentowa Kwaśniewska, która patronuje społecznie naszej organizacji i wspiera nas od wielu lat, od początku naszych działań w Polsce, spotyka się z kobietami szukającymi pracy, z kobietami bezrobotnymi, wspiera je warsztatowo na różne sposoby. Dzisiaj było takie krótkie spotkanie godzinne, natomiast te spotkania prowadzone także przez panią prezydentową i przez nasze inne wolontariuszki, to są regularne, długie, 6-8-godzinne warsztaty całodzienne. I panie, które do nas trafiają, mogą takie warsztaty wzmacniające różnego typu otrzymać. Takie warsztaty, które powodują, że one bardziej, czy jeszcze bardziej wierzą w siebie, chcą działać, chcą zmieniać siebie i chcą zacząć bardzo często nowe życie zawodowe. Pani Doroto, mnie ciągle boli to, że w sukience do sukcesu, a w garniturze niestety nie. W garniturze jak najbardziej i dlatego także kobiety bardzo często zakładają garnitury, garsonki, żeby w jakimś stopniu upodobnić się i wpasować w ten męski świat. Dlatego, że świat polityki i zarządzania, świat ten, w którym decyduje się o pieniądzach, jest ciągle światem męskim. Dla mnie byłoby ideałem, gdyby było tak mniej więcej to wszystko zrównoważone. Dlatego, że my byśmy wtedy mogły swoją wrażliwość tam wnieść, a mężczyźni swoją męską siłę. Myślę, że to by było, mówiąc górnolotnie, zdecydowanie lepsze dla całego świata. Dzisiaj jest promowana pani książka pod tytułem Mandragora. Nie zdążyłem jej jeszcze przeczytać, niestety. Ona dopiero wczoraj się ukazała. No właśnie dlatego nie zdążyłem przeczytać, bo właśnie przed chwilą ją sobie kupiłem, ale mam nadzieję, że w kilku słowach zachęci mnie pani do przeczytania tej książki. To jest książka magiczna, o magicznej stronie kobiecości. Czuję właśnie, bo trzymam ją na sercu. Prawda? Proszę spojrzeć, jaką ma wspaniałą okładkę. To jest o magii kobiecości, która funkcjonuje w nas od zawsze. To jest o sile kobiet, którą obdarowują nas nasze mamy, nasze babcie, prababki i te wszystkie kobiety, które były przed nami. To jest książka o boginicznej sile, o tym, co jest w nas i o tym, co stanowi, że jesteśmy kobietami. To jest o tym książka. Wspaniała powieść dla kobiet. Bardzo serdecznie polecam. Jestem przekonana, że każda kobieta i mężczyzna, ktokolwiek ją przeczyta, może odkryć zupełnie nowy świat. Świat zmysłowości, ale i potężnej kobiecej siły. Zatem zapraszamy do przeczytania. Zapraszam bardzo serdecznie. I miłej lektury. Miłej lektury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cały świat potrzebuje ciepła, mądrości, odpowiedzialności. To wszystko jest w was.
Żeby ten świat otrzymał to, czego oczekuje, musicie zacząć startować w wyborach i musicie brać władzę w swoje ręce i rozwijać nie tylko tę gminę, nie tylko Opolszczyznę, nie tylko Polskę, ale cały, całusieńki świat. My na Opolszczyźnie jesteśmy kobietami, które są lepiej niż inni, inne kobiety przygotowane do brania spraw w swoje ręce. Z tego powodu, że nasi mężczyźni od dawna już nas zostawiali i wyjeżdżali stąd. I sobie radziłyśmy świetnie. Ja myślę, że ten potencjał trzeba po prostu pokazać i wykorzystać. Powiem coś, co jest może przykre, ale prawda jest taka, że kobiety swoje kompetencje muszą udowadniać. Mężczyźni, kompetencje mężczyzn są oczywiste i przez to nam jest trudniej. Te wyniki, o których tutaj pani Dorota powiedziała, są tego najlepszym dowodem. Ale będziemy walczyć o to, żeby zastosować suwak, żeby co druga kobieta na liście była, co druga osoba na liście była kobietą. Co drugi na liście, żeby był mężczyzną. Tak jest. Co drugi na liście, tak jest. Ja myślę, że nasz kraj na tym może tylko zyskać, bo my jesteśmy odpowiedzialne, pracowite, tak jak tu pani starosta powiedziała, odporne na korupcyjne propozycje i przede wszystkim potrafimy coś, czego, przepraszam was panowie, niewielu panów potrafi. Potrafimy robić wiele rzeczy jednocześnie i potrafimy te rzeczy robić wszystkie perfekcyjnie. Mężczyzna musi po kolei realizować zadania, a my potrafimy wszystko naraz. Uwierzmy w siebie, wybaczmy sobie czasem. Wybaczmy sobie czasem to, że coś nam nie wychodzi. Polubmy siebie, bądźmy dla siebie wyrozumiałe i czułe. I wtedy zwyciężymy. Bo sukces jest w nas. Ja powiem po prostu. Polityka i władza jest kobietą, więc zapraszam. Szanowne panie, ja powiem coś, co znowu trochę uderzy w panów, ale kieruję się tym na co dzień w swojej pracy, pomimo tego, że współpracuję akurat w gronie przeważającym męskim. To nie są moje autorskie słowa, ale bardzo, bardzo lubię je wielokrotnie powtarzać. Jeśli chcesz, żeby było coś powiedziane, powiedz to mężczyźnie. Ale jeśli chcesz, żeby było zrobione, powiesz to kobiecie. Moje drogie, miłe, eleganckie panie, pierwsze słowa na temat trzymania postawy obcasów mamy za sobą. Proszę spojrzeć na te 8 kobiet. Panie się niczym od tych pań nie różnią. Jeżeli panie znalazły dzisiaj czas na bycie tutaj z nami, ja zapraszam do pracy w samorządzie. Prawdopodobnie 90% z pań założyło rodzinę. Jeżeli tak trudne dzieło realizujecie, myślę, że dacie sobie radę doskonale w pracy samorządowej. Zapraszam serdecznie. Szanowne panie, ponieważ wszystko jest trudne, nim stanie się proste, zapraszam wszystkie panie do tego, ażeby brać swoje sprawy, sprawy mieszkańców waszych gmin, waszych powiatów w swoje ręce. Szczególnie przemawiam do pań z Nysy, których jest tutaj kilka na sali. W naszej gminie, mimo tych statystyk, które były podawane, jest tylko 17% kobiet w Radzie Miejskiej. Więc szczególnie panie zapraszam do tego, żeby kandydować już w najbliższych wyborach. Żeby następował rozwój, żebyśmy wszyscy byli usatysfakcjonowani rzeczywistością, w której żyjemy, żebyśmy mogli realizować swoje plany, to musimy współpracować i równowaga i harmonia pomiędzy światem kobiecym i męskim powinna być taka na 50%. Jeżeli nawzajem będziemy rozumieli swoje potrzeby i
te potrzeby realizowali kobiety i mężczyźni wspólnie razem w rodzinie, w organizacjach, w samorządzie, to na pewno będziemy rekinem Europy. I tego wszystkiego Państwu. Wielkie brawo dla Pani. Dziękuję Pani za udział w tym panelu.